Kolejna już modernizacja zabezpieczeń i wymiana podstawy licznika, a także zabezpieczenia przedlicznikowego, które kiedyś było tutaj. Na chwilę obecną, jak widać, wstawiona jest kostka, a powodem tego był, jak widać, prawdopodobnie pożar. Uszkodzona została również izolacja, którą będziemy musieli naprawić. A tutaj chciałem Wam pokazać, w jaki sposób mamy oznaczone przewody. Wszystkie są koloru czerwonego. Do czego to prowadzi? Ano właśnie do tego, że tu, gdzie powinna być faza, jej nie ma. Jak widać, pojawia się ona na obudowie zabezpieczenia, co świadczy o tym, że prawdopodobnie mamy błąd w połączeniu. Tu zwykle na takiej śrubie jest przewód neutralny, natomiast w chwili obecnej widzimy, że jest tu faza. Czy to jest prawidłowe? No niestety nie. Jaki jest tego powód? Właśnie oznaczenie przewodów. I ktoś błędnie wpiął to po prostu nieodpowiednio w licznik. Opiszemy sobie teraz gniazda zabezpieczeń. Przeniesiemy te oznaczenia na przewody. W starych instalacjach zawsze jest problem z kolorystyką przewodów, a także z bałaganem. Jak widać, jest ich tu mnogo, dlatego bez oznaczeń możemy sobie po prostu z tym nie poradzić. Dodatkowo taki kwiatek, uszkodzona izolacja przewodu, który idzie z zabezpieczenia głównego. Tak więc zakładamy koszulkę termokurczliwą, która naprawi izolację, a także w odpowiedni sposób oznaczy przewody. No i jak widać, przewody do nowej rozdzielnicy mamy już wyprowadzone. No i niestety, kończąc, musiałem przewiercić sobie kabel. Tak więc nowy przewód już jest doprowadzony, a tak prezentuje się całość po modernizacji. Daj znać w komentarzu, jak oceniasz efekt końcowy.